Ależ to było widowisko, no nie? Wspaniałe. A czy wyścig również był wspaniały? Tu już ciężko ocenić. Witajcie w nowej serii. Zobaczymy, może się spodoba, może nie. Będziemy tu sobie omawiać wyścigi. Ja będę omawiał raczej. Raczej z przymrużeniem oka. Nie traktujcie wszystkiego, co mówię, tak stuprocentowo poważnie, bo to nie o to chodzi. Od tego są inni ludzie, bardziej obeznani w temacie, ja sobie tylko siedzę, oglądam i czasem jakieś głupotki pogadam i tyle. No, zaczynajmy więc. Po kwalifikacjach wydawało się, że Red Bull znalazł sposób na objechanie Merca. To, ile Max dołożył Lewisowi, to jest kosmos, można powiedzieć. Wiadomo, że że też było z tyłu głowy to, że będą startowali na softach, więc plan był taki, by zdobyć pole position i odjechać. I w sobotę wszystko, powiedzmy, zgrało się, a już niedziela była inna. Dziwnym trafem Verstappen zepsuł start, Lewis go wyprzedził i kilka zakrętów później mamy pierwszą sytuację krytyczną, nazwijmy to. No i co? Jak myślicie? Kto miał rację? Bo moim zdaniem Verstappen zrobił wszystko idealnie. Ktoś tam powie, były takie głosy, że wypchnął Lewisa, że nie zostawił mu miejsca, że zaatakował z daleka. No oczywiście to był tak zwany dive bomb, mówiąc w cudzysłowie, z kilometra, ale Lewis to mu tam rozłożył czerwony dywan w tym zakręcie i to ja się wcale nie dziwię, że Verstappen w ogóle podjął taką próbę, to było oczywiste i co ważniejsze, zmieścił się w torze, zamknął na zewnętrznej Lewisa, tak, jak najbardziej, ale to się już wydarzyło w momencie, gdy był przed Lewisem. No i Lewis mógł albo w niego wjechać, albo ściąć drugi zakręt z tej szykany. No. Wiadomo było, że jak odpadną, no to Lewis ma po tytule, no to odpuścił. I tu się zaczyna kolejna kontrowersja, bo wyjechał przed Maxem, ścinając i pytanie, oddać pozycję, nie oddać pozycji, karać, nie karać, moim zdaniem kara dla Lewisa jak nic, znaczy kara, oddanie pozycji. Oczywiście tam Masi się tłumaczył za sędziów, bo to nie Masi podjął decyzję, tylko sędziowie, a on tylko przekazał to Red Bullowi i Mercedesowi, że Hamilton zwolnił tam ileś i to już jest rekompensatą za ścięcie. To by było w porządku, gdyby on w pierwszy zakręt szykany wjechał jako pierwszy. No, sorry za powtórzenia, ale o to chodzi. Gdyby pierwszy wjechał, ściął, bo na przykład bałby się, że gdzieś go tam z przednim skrzydłem Max zahaczy, to jasne, odpuszczenie gazu, wrócenie powiedzmy jakby do sytuacji sprzed sekwencji zakrętów, spoko, ale jeśli zaczynasz właściwie z szykanę z tyłu, po czym ścinasz i wyjeżdżasz pierwszy, no to trzeba oddać pozycję. Takie jest moje zdanie. Tak zazwyczaj bywało z tego, co pamiętam w wyścigach. A tu jakaś dziwna rzecz. No. Może to była... Nie wiem, sędziowie się bali ingerować w wyścig? Nie mam pojęcia. Może chcieli się jak najbardziej usunąć w cień, no ale... Czasem jest tak, że jak nic nie robisz, to najbardziej się rzucasz w oczy i wszystkie gromy idą na ciebie za bierność. No nie wiem. Różnie to może być. Ale dobra, no. Hamilton sobie odjeżdża. Maxowi się kończą opony. Pit stop. Wiadomo, jeden, drugi. Mercedesowi tylko zależało na tym, żeby mieć odpowiednią pozycję na torze. Pod tempem strasznie odjeżdżali od Red Bulla. Wreszcie stawki, nic się nie działo, szczerze mówiąc, jakieś tam jedno, dwa wyprzedzenia.
I nic, ten tor po zmianach niby lepszy, ale w sumie taki sam. Jeszcze tak wtrącę taką dygresję o to, że jakby ten długi nawrót, który zastąpił tą sekwencję zakrętów 90-stopniowych, zacieśnić. Tak jak tam pierwotnie był taki ostry nawrót i potem te sekwencje, to ja bym zrobił taką ostrą agrafkę i wtedy by to miało sens. Bo taki średnio szybki nawrót, nie wiem jak to nazwać, to nie pomaga w wyprzedzaniu na pewno. No, dobra, co tam się dalej działo? Kimi się popsuł, szkoda. Szkoda chłopa, jak to się mówi. Ostatni wyścig, no ale hamulce padły. Już jedna laweta po Alfie jechała, za chwilę Gio'owi popsuł skrzynię biegów. Druga laweta po Alfie pojechała. No i tak się kulali dalej. Hej, co? Po pit stopach w pewnym momencie Luis był drugi, Max trzeci, Perez był pierwszy. I tu się zaczyna bajka. Coś, co uwielbiam. Perez bronił się jak lew. Na granicy, ostro, a jednocześnie czysto. Oczywiście Hamilton coś tam zaczął krzyczeć, że to jest niebezpieczna jazda i tak dalej, no ale tak z punktu widzenia kibica chyba tego oczekujemy, co? Ostrego, ale czystego ścigania. I zrobił to świetnie, choć mam nieodparte wrażenie, że 2, 3, maksymalnie 4 zakręty dłużej by tak go potrzymał i Max by go bez problemu by wyprzedził Luisa. No ale tak się nie stało, sama walka super. Popieram, niech się tak ścigają. No ale niestety Maxiu wyprzedził Pereza, a właściwie Perez puścił Maxia i nic z tego. Luis znowu zaczął odrabiać, odrabiać, odrabiać. No i następuje co? Masakra jakaś następuje. Mick Schumacher ściga się z Latifim. Latifim, którego nie było widać cały sezon. On nie istniał. Jakby nie wystartował, to by nikt nie zauważył. Taki to jest kierowca. A tu nagle gdzieś tam jest kontakt i dwa czy trzy zakręty później Latifi ląduje w ścianie. I teraz się zaczynają cyrki. Co? Najpierw mamy VSC, tak? Max zjeżdża, bo to jest ich jedyna szansa, inaczej nic by nie zrobili. Nieważne, czy by był safety car, wirtualny safety car, czy czerwona flaga. Nic by nie zrobili, zostając na torze. Zjechali po softy, Hamilton został na hardach, z nadzieją na czerwoną flagę. Chyba z nadzieją na czerwoną flagę, chociaż nie wydaje mi się, bo gdzieś usłyszałem chyba u pana Maćka Jermakowa, że Massi rozmawiał z dziennikarzami Sky przed wyścigiem i powiedział im, że jeśli w tamtym rejonie, w sensie zakrętu, fragmentu toru, wydarzy się tego typu wypadek, to czerwonej flagi nie będzie. I kierowcy na pewno o tym wiedzieli, bo takie rzeczy się omawia na briefingu przed wyścigiem i to raczej, no nie wiem, musiały być bariery zepsute, po prostu rozwalone w pył, wymagające naprawy, wtedy by można było czerwoną flagę wywiesić, ale jeśli jest takie, jeśli do dziennikarzy dyrektor wyścigu to powiedział, to kierowcom tym bardziej i było wiadomo, że jeśli bariera nie wymaga naprawy, to jedziemy za safety carem. No. Cóż, no Hamilton cuda robił na tym. Dobra, jeszcze wróćmy, bo trochę się zagalopowałem. I ja z tymi z tym oddublowaniem się, no nie wiem, mi się wydaje, że Masi za bardzo chce być dokładny. Jest przewrażliwiony, żeby podejmować dobre decyzje. To wszystko trwa za długo.
Nawet jeśli on teoretycznie podejmuje dobre decyzje, to one są spóźnione, przez co już są z decyzjami złymi. Tak to dla mnie wygląda. Bo najpierw się nie oddublowujemy, potem się oddublowujemy i to jeszcze nie wszyscy. Według mnie decyzja o oddublowaniu. Wypadek był chyba na 5 okrążeń przed końcem, tak? Tak. No, to decyzja o oddublowaniu powinna być zaraz po wyczyszczeniu toru. Tor był czysty chyba po 2 okrążeniach. Mamy 3. Więc 3 do końca przepuszczamy zdublowanych, oni sobie jadą. Safety car zjeżdża na następnym. Bardzo dobrze mówię, pod koniec drugiego. Od końca. Tak, i mamy regulaminowo, ładnie wszystko ściganie na jednym okrążeniu. No ale niestety się nie dało. No ale dobra, w końcu chłopaki pojechali, tam pięciu pojechało. Hamilton zaczął cuda niedziwe wyczyniać, żeby spowolnić Maxa, żeby sprowokować to, że Max go wyprzedzi. Bo myślał, że bo przecież za wyprzedzenie podczas safety cara jest kara przewidziana. No, ale to przy takim zachowaniu Hamiltona, to prędzej Hamilton powinien dostać karę za niebezpieczną jazdę. Więc sędziowie się tym nie zajęli. No i mamy ostatnie okrążenie. Piękne okrążenie. A tak, chyba w tym samym miejscu, co za pierwszym razem? Tak, tylko tu już Hamilton nie chciał, jeszcze bardziej nie chciał ryzykować, przepuścił. Myślał, że go gdzieś tam tempem złapie może. Albo nie myślał, nie wiem, ale to wyglądało pięknie. Jeszcze to zygzakowanie Maxa. To była jazda pod ostrzeżenie, ale tyle rzeczy było w tym wyścigu, że sędziowie się chyba nawet nie zająkli. Nikt nawet tego nie zauważył, że Max chyba z 6 razy zmienił linię jazdy. Chociaż no to wiem, że kiedyś było takie tłumaczenie i sędziowie się ku temu nie przychylili, ale Max bardziej chciał uciec z cieniem aerodynamicznym, żeby nie pomagać Lewisowi, niż by go blokować. No. Ale nieważne, przepisy przepisami. Trzeba się stosować, jednak to już wszystko. Wolna amerykanka praktycznie. No i dojeżdżamy do mety. Powiem wam śmieszną rzecz. Jak zobaczyłem Maxa wychodzącego z ostatniego zakrętu na prostą i ten jego uślizg, to mi tak przez ułamek sekundy migła myśl w głowie, że chłopie, coś ty zrobił, bo już myślałem, że nie złapie i poleci to auto. No, ale przyznaję, no, emocje mi się dały we znaki jak nigdy. Chyba z 10 lat się tak nie emocjonowałem wyścigiem. Nie to, żebym kibicował komuś konkretnemu, bo dla mnie najważniejsze są wyścigi, ściganie się, a nie kto wygrywa. Chociaż gdzieś tam raczej byłem za Maxem ze względów sportowych. W sensie zmiany tego kolesia na przodzie, no nie? Że takie odświeżenie by weszło. I tylko dlatego mu kibicowałem. Dobra. No, miało być 10 minut, jest prawie 15. Nie wiem jak to wyszło, czy się będzie podobać, czy nie. Muszę się nauczyć tak mówić z głowy na sucho. Bo komentowanie swoich wyścigów to jest co innego. Tamtego też nie umiałem, dalej nie umiem, szczerze mówiąc, ale się poprawiam. Tu też myślę, że jeśli was zainteresuje takie coś, to też będę próbował. Pewnie tu za dużo było opowiadania wyścigu, za mało moich odczuć, ale no, to jest odcinek pierwszy pilotażowy. Dzięki za wysłuchanie. Pewnie, no tak, sezon się skończył, ale pewnie zrobię jakieś, nie wiem, oceny kierowców, coś takiego. Tylko to też będzie raczej z przymrużeniem oka. No i zobaczymy, co dalej, no. Jak mam okazję, to wam jeszcze powiem,
Mam troszkę zaległych materiałów. Teraz jeszcze się będą pojawiać z trzeciej rundy SKW, następnie z czwartej. Jak puchar skończę wydawać, że tak powiem, to jeszcze mam dwa materiały do obróbki chyba. No. Więc do końca roku na pewno będzie w miarę regularnie. I pomiędzy tym, no może jakieś takie komentarze sobie wrzucę. No i trzeba wrócić do tych pseudorecenzji sprzętu, no nie? Bo w sumie to było najciekawsze jak na razie na moim kanale, a z pewnych względów przerwałem to i ciężko mi się zabrać z powrotem do tego, bo jakoś wolę pracować na materiale nagranym podczas zawodów czy treningu, niż ustawiać to wszystko w domu i przygotowywać jakieś, no. No więcej pracy jest, no co będę tu ukrywał, jestem leniwym człowiekiem i nie zawsze mam ochotę. No ale dzięki bardzo za wysłuchanie, oczywiście będę wdzięczny za łapki w górę, za łapki w dół, też się przydadzą, też mi pomogą. Nie bójcie się, nie podoba się, to dawajcie w dół, nie ma sprawy. Możecie skomentować, udostępnić, subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia. Dzięki, cześć.